Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerennego Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Dzisiaj rozpocznijmy cykiel, jak to mówił mistrz Michalkiewicz w swoich programach wstępnie. Oczywiście, ja poprzestanę tylko na tym. Nie będę nikogo prosił, żeby mi wysłał pieniądze na kupno następnego mieszkania. Wolałbym mieszkać pod chmurką, swoją drogą. Cóż, drodzy Państwo, sport to postawa, bo sport to mentalność. Nie mylicie tak zwanym profesjonalizmem dzisiaj, czyli sprzedajemy dziwkami, co mieliśmy również, drodzy Państwo, możliwość zaobserwowania na tak zwanej olimpiadzie. Szatan, nie miejmy pretensji, że to wywaliło, bo to trwa bardzo długo, bardzo długo. Ale mówię tutaj do ludzi, dla których sport to honor, a honor to lojalność w stosunku nie tylko do Boga, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, do wartości, które on głosi, albo i tym samym. Zaczynamy, drodzy Państwo, od podstaw. Podstawy są bardzo proste. I zacznę od wyżywienia. Lodówka nie musi być pełna. Bo z reguły, jak jest pełna, to jest pełna gówna. Jedźcie prosto. Rozumiecie? Prosto. Dobre jajka, niedużo chleba, jeżeli już, to ziarnami ciemne. A czemu nie pełnie? Pamiętacie? No. Tłusto. Jeżeli macie dojście, to tłusto. Do dobrego mięsa. Taka jak goloneczka. Oprócz tego, drodzy Państwo, kozie sol. Ryby. Śledzie to podstawa. Tylko te naturalne śledzie. W Polsce się za moich czasów mówiło mięsie, bo były takie aż pulki. Postaram się robić to, żeby się też troszkę pośmiać, drodzy Państwo. Prześmiewcą idąc krótko, ale pamiętajcie, że wszystko to, co staram się przekazać, to z dobrego serca. Nie, nie. No, nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Wolę chlać tą trawę, co mam tu. I teraz, drodzy Państwo, jak przywiążemy wagę do jedzenia, nie jedźcie zbyt dużo. Makrela, najbardziej tłusta ryba. Ach, muszę przejść do innego tematu. Drodzy Państwo, w sporcie, jak wybijemy kocie ruchy. Puśćcie sobie muzykę. Zawsze delikatnie, drodzy Państwo, pochylenie. Tak, mówię tu o samoobronie. Jeżeli cokolwiek robimy, nie tracimy jej. Wykorzystujmy przeciwnika. Delikatne kroczki, drodzy Państwo, ale nogi nie za szeroko, ale rozstawione. Ugięte. Jak sprężyny. Jeżeli nadchodzi, nie ruszajmy się. Robimy takie coś. Widzicie? Ja w ogóle to nie robię. Nic nie muszę. Same chodzą nogi. Widzicie? Tego nie widać. Odskok między 15 a 20 cm. Już. Skracamy swoją odległość, a tym samym. Przeciwnik nie jest w stanie trafić. Chodzenie. Ta muzyka jest idealna. Pamiętajcie. Delikatnie. Proszę. Nic na to nie męczy. Chowajmy tu za barkę. Jak w tańcu, drodzy Państwo. Tak.
Joda. To jest tanieńca, że Państwo rycerze. Kwestia rozciągania. Podstawa. Macie do czynienia 63 latki. Rozstaw mój mąkę. Jest bardzo duży. Nieproporcjonalny faktycznie. Moje dłonie sięgają do kolan. To jest moja przewaga. Przy wzroście 1,90 prawie 90 i 102 kg. Tu nie ma tłuszczu. Wszystko jest napięte. Ale ta napiętość, drodzy Państwo, jest wypracowana przez racjonalne ćwiczenia. Och! Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo łatwo jest pokonać przeciwnika. Jeżeli się myśli, zawsze ruchy kocie są również pewnym syndromem, drodzy Państwo, uśpienia i niepewności. Róbmy tego typu rzeczy. My cały czas jesteśmy w tym momencie bez utraty jakiejkolwiek energii. Jeżeli uderzamy, to pamiętajcie, nigdy w życiu nie spinamy się. Tylko przy samym tym. Dzisiaj moje ruchy i w pokoju. Tu, drodzy Państwo, nie ma tak, jak pokazywał ostatnio Tyson. Nie krytykuję, bo najlepszym bokserem był. Ale na stare lata mu chyba odbija. Co to znaczy? No to on tak pokazuje. Przy młodszej wodenie. Jak stało się na to? Zawsze skręty, drodzy Państwo, powinny być w ten sposób. Widzicie? Tak samo, jeżeli idziemy, to idziemy tak. Razem z tułowiem. O. Jeżeli cokolwiek się dzieje, to jest uderzenie brzuch. I w tym momencie hopa i hop. Nadgarstki. I nogi. Nogi. Kręgosłup. Skłony. Nie wiem, czy będzie się widzieć. Może dalej. Dotykam powierzchni w ten sposób. To znaczy, że nasz kręgosłup jest w miarę elastyczny. Następnie nogi służą do kopnięcia i bloka. Stajemy sobie i widzicie? Hop. Hop. I teraz o co chodzi? Równowaga. Hopa, 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 hopa. Widzicie? Bez spuszczania. To nie możemy się dotykać powierzchni. Nie. Proszę bardzo. Widzicie? To samo jest lewą nogą. Bo to jest tu ten ruch. O, w ten sposób. Jeżeli robicie tu w ten sposób, to możecie tu kopnąć, prawda? Nadgarstki. O rozciąganiu nie mówię nóg, bo to każdy wie. To jest nucza. One ma zastosowanie, drodzy Państwo, również w pracy mięśni rąk. Jeżeli staramy się cokolwiek zrobić, to tak, żeby mieć siłę, jak i również dynamikę, szybkość. Nigdy nie zamulajmy swoich mięśni poprzez zbyt duży przyrost mięśni. On jest dużo słabszy i tym samym wolniejszy. Mięśnie należy wypracowywać, drodzy Państwo, poprzez powtórki
ciężarami. 70%? Co najmniej 15 lat. Serio. Jeżeli będziemy zwiększać to, to zwiększamy tym samym swoją siłę. Ale nie róbmy maksymalnymi ciężarami w żadnym wypadku cały czas. Bo to właśnie powoduje przyrost mięśni, a niekoniecznie samą siłę. Niekoniecznie samą siłę. Dlatego, że mięśnie się eksploatują. Dużo tego nie zrobimy. Trzeba to zrozumieć. Piramidy są bardzo skazane. Kwestia, drodzy Państwo, nunchaki. Kapitalne na nadgarstku. Zwróćcie uwagę. Samo to. To nunchako jest też. Teleskopowe. Widzicie? Na łożyska. Ośrodkowa przy uderzeniu mocnym jest to na 200, na końcówce. Więc jak robimy sobie ćwiczenia proste, tak zwana ósemka. Zobaczcie, starajmy się to robić poprzez, drodzy Państwo, nadgarstki. Widzicie? Nadgarstki, ktoś kto tego nie robi, mogą na początku boleć. Potem sobie spokojnie przechodzimy, prawda? No to może powiedzieć, że jeszcze jest bardzo ważne to. Właśnie, to są podstawowe ruchy. Tu korzystamy z ciała, możemy robić różne rzeczy. Pamiętajcie, jeżeli zaczniecie ćwiczyć, to pamiętajcie jedną rzecz. Kij od środki na sznurkach. Bo jak się przywalicie w łeb czymś takim, może być cinko. To samo przy różnych ruchach. Tu możecie uderzyć się w kolano. I przy odwrotówkach. O! Widzicie? O! Zawsze zmieniajcie tempo. Nauczcie się chodzić z tym, bo to jest to stare. To jest bardzo ważne. O! Hopa! Hopa! Jest też numer hopa. Uderzenie hopa. Tu, widzicie? Na uda. O! Zatrzymanie w odpowiednim momencie. Hop! 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 I teraz tak. Najtrudniejsze jest to. Widzicie? Tu mamy duże wyjścia. Hop, 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 hop. I to samo tu. Widzicie? No cóż. Trzynaście minut. Dobrze. Przejdziemy, drodzy Państwo, do mojej siłowni. Ustawimy sobie szybciutko. O! Tu mam woreczek. Oprócz worka, drodzy Państwo, jeszcze muszę pokazać całą instrukcję obsługi tego urządzenia, co mam z tyłu. Jest to V3. Niech sobie każdy wejdzie. Jest to zawodowa maszyna, która ma wszystko. Od A do Z. Rewelacja. Ale to nie tym razem. Zapomniałem powiedzieć Państwu na sam początek, że bardzo ważnym elementem jest podciąganie się. Każdy mężczyzna nadchwytem powinien to zrobić co najmniej 10 razy. Nadchwytem. Dlaczego mówię nadchwytem? Ponieważ nadchwytem jest dużo ciężej.
w ten sposób. Dużo ciężej. Jeśli chodzi o trening nóg w tą stronę, na tej maszynie. Oprócz tego postarajmy się również nawet delikatnie przytrzymać kogokolwiek i robimy na łydkę. Ale pamiętajmy, jedną nogą, bądź większy ciężar i zróbmy to 30 razy. Poczuję się faktycznie, że te mięśnie chodzą. 30 razy to nie jest dużo, ale dają dynamikę. Nie róbcie dużymi ciężarami jeszcze raz mówię. Róbcie tak, żeby te mięśnie się ładnie rozwijały, miały siłę i szybkość. Nigdy nie bierzcie nic chemicznego. To jest podstawa. Worek. Niektórzy mówią, że na worek powinno się używać rękawiczki. Mam i do akcji bokserskiej, i do treningu. No dobra. Jeżeli jesteś wojownikiem, to jak ty chcesz startować do kogoś w rękawiczkach? Po pierwsze, musiałbym mieć je przy sobie. Po drugie, jest to nie fair. Pewny to. Gołe łapy. Żeby mieć gołe łapy i mieć przynajmniej tą przewagę, róbcie pompki na kościach. Tak jak tu widzicie na twardym. A jeżeli ktoś nie potrafi, po prostu na początek delikatnie, ale na kościach. Jeżeli uderzacie w worek, ten wór waży 80 ponad kilo. To jest, drodzy Państwo, japoński worek. Świetny worek. I powiem Wam otwarcie. Uderzenie w ten worek to jak wdechę prawie. Tu. Widzicie? On nie zostawia śladów. Nie zostawia śladów, prawda? By opanować uderzenie w worek, trzeba zwrócić uwagę na nadgarstki. Ponieważ wystarczy delikatnie, że ręka pójdzie, a już w tym momencie mamy poza worek. Żeby wyrobić sobie również kości, trzeba umieć uderzać. Nie uderzajmy tą stroną końcową, rozumiecie? Tu. Dwie te kości są podstawowe, prawda? Dystans. Dystans każdy powinien wyczuć do przeciwnika. Jeszcze raz powtarzam. Chodzenie na nogach, prawda? To jest podstawa. Tu zwróćcie uwagę i dojście. Szybkość, podstawa. Nie musicie patrzeć, żeby widzieć. Ja teraz uderzam, a patrzyłem dokładnie na ekran. Czyli kompletnie nie na worek. Starajmy się wyczuć przeciwnika. Jeżeli przeciwnik jest zbyt blisko, idźmy tym trendem do przodu. Wykorzystujmy jego siłę. W momencie, kiedy przeciwnik od razu chodzi, widzicie? Patrzcie. Kwestia uderzenia. Uderzamy zawsze w ten sposób. Widzicie? Tu, uderzenie w bok czy w brzuch też trzeba mieć umiarkowanie, bo można zrobić krzywdę. Ja natomiast jestem osobą, która waży ponad 100 kg. Ksiądz jestem mimo wszystko wyrobiony. W związku z tym moje uderzenia to nie są osoby z ulicy. Mam pełną świadomość, jaką mogę krzywdę wyrządzić. Większość swoich walk toczyłem w ten sposób. To była twarda. Jeżeli tu uderzyłem w otwartej, to można uderzyć i zwrócić uwagę na moją pozycję. Ona jest cały czas delikatnie przygarbiona, gdzie nogi są jak sprężyny. To samo macie rękę tu z przodu. To samo możecie wykorzystać, gdzie przeciwnik tego nie zobaczy. Uderzenie, jak stoicie, nawet nie patrz na worek. Widzicie? Jest to bardzo szybkie. Jak jesteście w stanie zareagować, jeżeli ty masz ręce w ten sposób, tu. Zwróćcie uwagę. Prawda? Jest to tak szybkie, że żaden nie może na to zareagować. Jeżeli zbyt blisko stoi. Wykorzystujcie łokcie, bo łokieć jest bardzo ważny. Tak? Jeżeli ktoś nadchodzi,
proszę bardzo. To bardzo ważne jest przykładowo, gdzie on idzie górą, ale uważajmy, żeby podskoczyć tu, w ten sposób, uderzacie w plot. A oprócz tego, jak nie macie czasu, a ktoś jest zatarczywy, drodzy Państwo, ja wiem, że ktoś może tak łatwo mówić przed workiem, worek nie ogra. On też nie ogra. Musicie to zrobić to tak. Widzicie? To jest szybkie. Nie ma klatek. Ja nie patrzę w worek. Uderzam ciągle w to samo miejsce. Luźno. Cały czas. Po co te palce wchodzą na oczy? Nie wybijecie oczu, ale nic nie będzie widział przez sporo czasu. Jeżeli to by natarczyły. Jeżeli macie przeciwnika podpitego, po prostu. No nie tak jak teraz zrobiłem, drodzy Państwo. Nie tak jak teraz zrobiłem. Bo uderzenie w tył. Szczękę. Szczęka idzie do kasacji. Bardzo dobre jest to ćwiczenie. O, widzicie? Cały czas. Cały czas. O. Powolutku. Nikt się nie spieszy. Mają być szybkie dojścia i celne strzały. Nogi następnym razem. Drodzy Państwo. Wszystkiego dobrego życzę. Moje kurki. Proszę bardzo. O. Tu również. Życzę wszystkiego dobrego. I z Panem Bogiem.